Chory Beńki, to Aqua. Witam Was w drugim odcinku świątecznej miniserii, w której od poniedziałku aż do Wigilii publikuję filmy z budowaniem w świątecznym lub zimowym klimacie. W tym odcinku zbudujemy iglo, ale na ukrytej parceli na samym szczycie góry Komarebi. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających. Także mamy kilka ukrytych parceli, na których możemy budować, dlatego zrobimy sobie iglo centralnie na szczycie góry i jeszcze dodatkowo umieszczę w nim Yeti. Aby to trafić, należy rozpocząć odpowiednie wydarzenie towarzyskie i przejść wszystkie poziomy gór. Można budować na tej parceli, ale mieszkać już nie bardzo, więc tu z pomocą przychodzą nam modyfikacje zmieniające typ parceli. Oczywiście link macie w opisie. Nawet jeśli ustawimy typ parceli na mieszkalną, to też niestety nie będziemy mogli tutaj wprowadzić rodziny i wiem coś o tym, bo próbowałam naprawdę ogarnąć AMC Command Center, ale nic nie szło. Ogólnie obeszłam ten system i z pakietem rozgrywki Ucieczka w plener umieściłam tutaj pustelnika, słuchajcie, którego przebrałam za Yeti, także to się w sumie udało. Namęczyłam się troszkę nad tym, zanim na to wpadłam, ale działa! I mam swojego własnego Yeti z Komorebi, więc w sumie tylko iglo mi brakuje. No a skoro już wiecie co i jak, to oczywiście możemy zaczynać budowanie. Rybeńki moje drogie, możecie wpisywać kod twórcy, czyli Aquamarina przy każdych zakupach na platformie i jej app. A to sprawi, że część dochodu ze sprzedaży trafi też na mój kanał, a to oczywiście pomoże mi w rozwoju moich mediów. Barcelona oczywiście i Sima udostępnię Wam w galerii, także wystarczy pisać Aquamarina 5A na końcu i tam powinniście mnie sobie znaleźć. Ogólnie okrągłe ściany mamy już od dłuższego czasu w grze, a ja jeszcze domu nie zbudowałam, więc troszkę się boję, że ta nowa forma mnie trochę pokona. No ale kto wie, może nie będzie aż tak tragicznie, nie wiem, zostańcie ze mną oczywiście do końca. Napotkałam pierwszy problem, bo okazuje się, że na łączeniach tych tutaj powiedzmy, że ćwiartek nie mogę sobie w żaden sposób umieścić drzwi i to jest bardzo dziwne, bo wybrałam drzwi, które faktycznie nadają się idealnie do ścian okrągłych, więc drzwi będą musiały być trochę z boku, co w sumie trochę psuje mi ich wygląd, no ale dobra. Wpisałam sobie w internecie, jak faktycznie wygląda iglo w środku i nie wiem, co zrobiłam źle, ale wcale nie widziałam żadnych jakichś konkretnych propozycji. Nie wiem totalnie, czego mogę się w środku spodziewać. Ogólnie nałożyłam już dach i to wygląda trochę jak kopuła, jakby to był jakiś dosłownie cyrk, a nie iglo. Ale nie oszukujmy się, każde iglo jest naprawdę małe, a tutaj robimy coś, żeby faktycznie ci nasi simowie, wiecie, mogli jednak mieć te wyposażenie, meble i tak dalej, i tak dalej, także jeszcze zobaczymy faktycznie, jak będzie z meblami, bo to coś czuję, że będzie zabawa. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to też sobie je wydzieliłam, więc tutaj wstępnie planuję zrobić kuchnię z powiedzmy czymś w stylu salonu. Tu bym chciała, żeby była sypialnia, a tutaj zrobimy sobie niewielką łazienkę, także myślę, że to ma sens. No i teraz przejdziemy sobie do powiedzmy, że nałożenia tekstury, takiej jakby właśnie te kamienie, te takie wiecie, bloki lodowe. Trochę nie wiem faktycznie, co tutaj dokładnie nałożyć, bo jest kilka fajnych propozycji w kamieniach, w tych cegłach, także popatrzmy. To jest nawet całkiem spoko, tylko wygląda dość równo, no nie wiem, a na przykład coś takiego, a nie, to już w ogóle lecimy nie w tym kierunku, co trzeba. Nie. To jest całkiem niezłe. W ogóle z gry podstawowej, także nawet. A może coś takiego? No, to wygląda bardziej naturalnie niż to, więc chyba decyzja sama się podjęła. Przejdźmy sobie teraz do drzwi i w sumie chciałabym skorzystać z takich, które będą nam troszeczkę imitować, powiedzmy, że ten korytarzyk, który jest bardzo charakterystyczny dla iglo. Niestety, z tego co widziałam, to w momencie, kiedy buduję sobie tutaj ten taki, powiedzmy, że korytarz, to nie jestem w stanie tutaj postawić żadnych drzwi, mimo tego, że staram się idealnie dopasować je do ściany, także no, tu niestety jest jakiś problem, jakby te łączenia i tak dalej nie były do końca ze sobą spasowane. Dziwne, więc niestety, ale to nie przejdzie. Chociaż w sumie te są ładniejsze, jakby bardziej mi pasują. Wiem i widzę to, że ten dom nie wygląda jak iglo. Jakby wszyscy się zgodzimy, że miało być iglo, a po prostu wyszła mi kopuła. Moim pomysłem ogólnie jest używanie wszelkiego rodzaju mebli, takich typowo kamiennych. Na przykład wiem, że mamy stolik kawowy właśnie z powiedzmy kamienia, także od razu chciałabym go tutaj umieścić. Ściany i tak dalej też bym chciała, żeby były właśnie z kamienia. Może nie wszystkie, ale przynajmniej większa część. Może ewentualnie będziemy coś tutaj, wiecie, w środku odpicowywać. Tak czy siak chciałabym, żeby motywem było kamień, drewno, może nawet metal. I myślę, że moglibyśmy w sumie podmienić na przykład te światła. W sumie te z wiejskiej sielanki nie są nawet złe, tylko kurczę, one są żółte. No ale dobra, to nie jest problem. Przejdziemy sobie w takim razie do trybu rozgrywki i zmienimy ten kolor. Od razu wszystkie światła na bardziej o taki o ostry, trochę zimny, na biel, te sprawy. I w ogóle ten błąd mi się bardzo tutaj nie podoba. To wygląda po prostu fatalnie. Chyba będziemy musieli przesunąć po prostu tę ścianę, bo widzę, że ona tam po prostu wystaje, także no niestety, no to mi trochę pomniejszyło przestrzeń, jeżeli chodzi o kuchnię. Niedobrze, nie miało tak być. Kurczę, trochę tego kamienia jest tutaj dużo. Może zaraz znajdziemy jakąś białą tapetę? Nie wiem. O, śnieżną biel byśmy tutaj walnęli. Na przykład tutaj zostawimy faktycznie tą ścianę, taką bardziej jakby kamienną. Na razie kuchnię zostawię, bo może tutaj
zastosujemy jakąś inną teksturę. Myślę, że moglibyśmy do kuchni na przykład zastosować meble bardziej loftowe, czemu by nie? Mamy w końcu taki zestaw i jest on dodatkowo z gry podstawowej, także kochani, no. Tutaj można by było naprawdę coś pokombinować. Raczej kolejna i następna, a w tym miejscu ustawimy lodówkę. Lodówkę chciałabym, żeby była o, na przykład, wow, ale to jest zbyt nowoczesne, ale ładne, kurczę, jaka ładna lodówka. I ładne kolory ma, ale chyba tutaj by pasowała bardziej taka lodóweczka jak z wiejskiej sielanki. Teraz podmienimy ten blat na przykład na jakąś tutaj kuchenkę. Kuchenka z wiejskiej sielanki też by się tutaj fajnie wpasowała, chociaż jest taka zbyt sielankowa. Piec, słuchajcie, ten jest nawet całkiem interesujący i w sumie z tym drewnem, okej, nawet fajnie to wygląda, taki trochę bajer. Teraz w takim razie górne szafki i tu możemy sobie ustawić jakąś taką, powiedzmy, że narożną. O, ładne, ładnie to wygląda. Tutaj damy taką mniejszą. Ten słupek fajnie wygląda i w sumie może być tak tutaj z boku. Damy taką zwykłą, standardową. Tu oczywiście narożną. Tu by się przydała też może jakaś taka, powiedzmy, że narożna. Tu bym chciała dodać takie ładne, duże drzwi do tej sypialni. Nawet zastanawiam się nad takimi jednymi drzwiami z kolekcji. Teraz się tylko zastanawiam, czy takie. Chyba bym dodała takie. I dodam też ten wariant z taką lekko przybrudzoną szybą, że niby tu jest tak zimno, ale wiecie. No bo to jest zbyt czyste, zbyt ładne, a to jest takie z klimatem. W ogóle bardzo lubię te drzwi, naprawdę są bardzo ładne. To wystrój marzeń. Dodają nam możliwość tworzenia mebli właśnie takich zaokrąglonych. Ale ja tak sobie pomyślałam, że to nie będzie wyglądać wtedy tak naturalnie. Wiecie, my tutaj robimy dom dla Yeti, więc w sumie ja bym dodała na przykład takie bardziej drewniane elementy, jak dosłownie drewno do siedzenia. No. Okej, dobra, trochę lepiej. Czy tu były jakieś krzesła z kamienia? Coś kojarzy, że było. O, jest! Tutaj jest jeszcze jakiś element i to jest stolik, najprawdopodobniej nocny. Tu mamy coś w stylu, powiedzmy, że kolejnego krzesła. Jakieś takie pomniejsze elementy, jak na przykład zestaw do robienia gorącej czekolady. Niech sobie tutaj będzie ładnie ustawiony. Okej. Przenośny rozświetlacz, jako lampka ozdobna. Czemu by nie? O, mamy tutaj drewnianą umywalkę. Wystawię ją sobie. Łóżko myślę, że wypadałoby postawić po tej stronie. Lampę byśmy troszkę mogli tutaj wyśrodkować. Chociaż jak tak patrzę, to to łóżko z tymi tutaj drzwiami tak średnio, nie za bardzo. W sumie prysznic, fajnie. To wszystko nawet do siebie będzie pasować. Chociaż zastanawiam się, bo ta łazienka jest bardzo duża. To mi naprawdę przeszkadza w tym pomieszczeniu, że ono jest takie po prostu przeogromne. No ale niestety, każdą jedną ścianę, jak tutaj dodaję, to ona jest, wiecie, tak dziwnie odbarwiona, więc trochę nie mam wyboru, tak po prostu musi być. A few moments later. Pewnie myślicie, że zwariowałam. Tak, trochę macie rację. Stwierdziłam, że totalnie zmieni koncepcję i pomyślałam sobie, może wcale nie jest mi potrzebne takie duże pomieszczenie jak tutaj. Koncepcja generalnie była spoko, ale iglo ma być małe i sami wiecie jak jest. Więc niestety, ale po prostu w tej chwili muszę sobie to wszystko ładnie przenieść. 5 minutes later. No dobra, teraz jakoś mi się to bardziej podoba. Teraz mam wrażenie, że jest to trochę bardziej kształtne, tak bym to ujęła. No nie wiem, chociaż dalej ten w sumie dom wygląda jak pocisk, to jednak w środku troszkę bardziej mi się zaczął podobać. A chyba o to chodzi, nie? Kurczę, strasznie mi się podobają te drzwi, ale one chyba mi tutaj coś nie pasują. W sumie nigdy jeszcze tego łuku nie wykorzystałam, więc to jest chyba najlepszy moment. 15 minutes later. Trochę czasu spędziłam nad tym, żeby wykombinować, jakie drzwi faktycznie tutaj zastosować do tego iglo. I pomyślałam sobie, okej, dobra, odpuszczę temat drzwi, dodam po prostu zwykłe łuki. No i teraz tak sobie pomyślałam, że skoro łuki, no to wtedy wypadałoby dodać tutaj jakąś kotarkę. Może coś takiego? W sumie ten karnisz pasuje do tych szafek. Teraz przydałoby się łóżko. Z jednej strony chciałabym dodać dwuosobowe, a z drugiej strony będzie mieszkać tu pustelnik, więc po co marnować niepotrzebnie przestrzeń? O, jakie ładne drewniane lustro. Bardzo chętnie tu je dodam. Tu sobie z powrotem postawimy ten stolik. On mi się bardzo podoba, jest w ogóle tutaj naprawdę mega w klimacie. Tu możemy sobie ustawić jakąś ładną kanapę, tak jak już mówiłam, z fotelem. No dobra, zrobimy małą podmiankę, bo to mi się jakoś bardziej podoba. Teraz wypadałoby ogarnąć łazienkę. Może zostaniemy faktycznie przy tej kabinie prysznicowej. Ta toaleta nadaje się tutaj świetnie, ale niestety, no nie ma koloru białego. Ale może na przykład ta toaleta z tomarangu? W sumie? Tak przy lustrze? A umywalkę postawimy sobie w tym miejscu. Powiesimy sobie tutaj ręczniki z kolekcji. Trochę powiększone, trochę pomniejszone. Tamto łóżko było zbyt magiczne, więc dodam jakieś zwykłe, najprostsze. Teraz przynajmniej ten kamień nie wygląda tak dziwnie przy tym łóżku. Na tym kamieniu oczywiście też możemy postawić jakąś ładną lampkę. I na przykład możemy dodać tutaj jeszcze kilka pęknięć na ścianie.
fajne są te nowe naklejki. Dobra, teraz pora wybrać jakąś ładną podłogę. Teraz pytanie, jaką tutaj podłogę dobrać? Ta podłoga jest fajna, wygląda trochę jakby to był taki właśnie ugnieciony śnieg, coś w tym stylu. No dobra, chyba zostaniemy przy czymś takim, bo to w sumie wydaje się najbardziej neutralne. Teraz lecimy do ścian z powrotem i musimy wybrać coś ładnego. Chyba znalazłam idealną. Tutaj dodamy sobie jeszcze jedno siedzisko, tak na wszelki wypadek. Telewizora i takich innych rzeczy tutaj nie dodaję, bo to raczej bez sensu. W sumie zastanawiam się nad tą kotarką, ale może bardziej w środku tutaj? Okej, to tak nawet fajnie wygląda. Jak tak na to patrzę, to chyba skończyłam. Ogólnie ten budynek wygląda jak pocisk i wcale nie jestem jakoś z niego specjalnie dumna. Myślałam, że będzie to trochę lepiej, ale wbrew pozorom nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Muszę sobie ustawić to iglo na przykład, o tak powiedzmy, że po środku. No nie wiem, z zewnątrz nie wygląda zachęcająco. To nie jest tak, że się nie starałam, nie? Ja naprawdę się starałam. Dużą robotę wykonałam poza kamerą, żeby mniej więcej jeszcze spróbować kilku jakichś, wiecie, rzeczy, trików i tak dalej, i tak dalej. Serio, spróbujcie sami zbudować iglo i zobaczycie, że to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ogólnie ten budynek z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo śmiesznie. To jest totalnie po prostu jakaś kopuła, tak jak już mówiłam, jakiś dosłownie cyrk. Ale muszę wam powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o wnętrze, to jestem nawet zadowolona. To jest dosłownie, tak jak już mówiłam, ćwiartka z kuchnią. Mamy tutaj naprawdę podstawowe rzeczy. I tak jak już mówiłam, jest tutaj kotarka i możemy sobie przejść do ćwiartki z, powiedzmy, że czymś w stylu łazienki. Prysznic, umywalka, jakieś niezbędne inne obiekty, także jest dobrze. Ćwiartka sypialniana, bo chyba tak to mogę dosłownie nazwać. Dałam tutaj jakiś brzydki regał, wiadomo, jakiś taki stary i tak dalej. Jakieś takie łóżko, kamienny stolik i teraz tak mi przyszło do głowy, że moglibyśmy dodać tutaj jeszcze jakiś taki ładny, puchaty dywanik. No i teraz jest bardziej przytulnie. No i teraz została nam ćwiartka ostatnia, czyli powiedzmy, że coś w stylu dużego pokoju. Muszę wam powiedzieć szczerze, że jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie wyglądało w trybie rozgrywki, dlatego po prostu od razu sobie do tego przechodzę. Ej, słuchajcie, on idzie! O, jest to taka podekscytowana! Patrzcie, jak on idzie, to jest niesamowite. Nie, no stary, weź, popsułeś zabawę! To wygląda magicznie. On jako Yeti do tego iglo. Ja pierdzielę, strasznie się cieszę. Jak dziecko. Okej. To jest twoje łóżko. To jest twój dom. To jest twoje łózio. Przebrałeś się w piżamkę. O kurczę. Takie to słodkie. Ja pierdzielę, pustelnik poszedł spać. Niesamowite. Myślę też, że wypadałoby mu na przykład tutaj zrobić automatyczne przełączanie i wszystkie światła. Więc ja myślę, że po prostu tym miłym akcentem będziemy, kochani, kończyć ten odcinek. Oczywiście iglo macie udostępnione w galerii, tak samo jak Yeti z Komorebi też tam na was czeka. Więc kochani, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję moim wspierającym. Widzimy się jutro. Na razie, cześć, pa!